Wiecie, co muszę wam powiedzieć? Jednym z fundamentalnych problemów, jakie mają dzisiaj ludzie, to jest taki problem troszeczkę odczłowieczenia. Ale to odczłowieczenie nie wynika z tego, że jest coś nie tak w naszych głowach czy w naszych mózgach. Nie, z nami jest wszystko ok. Tylko my po prostu straciliśmy głębokie połączenie z tym, czym jest życie. I jednym z aspektów życia jest przetrwanie. Innymi słowy, my jako ludzie straciliśmy sens przetrwania. Ten taki istotny, metafizyczny komponent tego, czym jest życie. A życie jest przetrwaniem. I tego typu insight można osiągnąć, przebywając bardzo długo w samotności, szczególnie w naturze, gdy zdamy sobie sprawę, że na dobrą sprawę jesteśmy sami ze sobą i nikt nas w tym życiu nie uratuje przed takim faktem, że życie przemija, ty jesteś śmiertelny, resztę możesz pokontemplować sam ze sobą, może dojdziesz do jakichś wspaniałych odkryć. I to jest na przykład to, co uwielbiam w duchowości, nie? Bo generalnie cyrk polega na tym, że na dobrą sprawę nigdy nie umrzesz i nigdy nie poznasz tego, czym ta śmierć jest. Ale dla potrzeb rozrywki i zagospodarowania sobie czasu w naszym życiu musimy udawać, że życie jest takie prawdziwe, że wszystko trzeba brać tak na poważnie. Wiecie, że wszyscy musimy przetrwać i że każdy z nas umrze. Boże, co za cyrk. Ale to wszystko jest sprzeczne z logiką. To wszystko w ogóle jest sprzeczne. Wiecie co? Zaczniemy sobie wideo. A teraz czas na małą sesję magii i czarów. Zrelaksuj się. Zrelaksuj się, by pozwolić, aby twoja podświadomość zrobiła całą robotę za ciebie. No bo po co masz się tak męczyć w ogóle na co dzień? Po co masz się tak dołować, mieć tyle wątpliwości, tyle chaosu w swoim własnym życiu? Kiedy masz w sobie tak nieskończone pokłady inteligencji, która cały czas robi całą robotę za ciebie. I ty praktycznie nie musisz nic robić. Popatrz, jakie to jest uwalniające dla ciebie, człowieku. Dzisiaj taki przemyślunek, dzisiaj takie nagranie. Dlaczego nasze życie dzieje się w takich kółkach? Dlaczego czujemy się tak, jakbyśmy kręcili się cały czas w kółko? Ja już niejednokrotnie o tym mówiłem i już niejednokrotnie robiłem na ten temat wideo. Ale my mamy takie poczucie, że kręcimy się w kółko, tak? Mamy takie poczucie, że wszystko się powtarza, rzeczy się powtarzają, że życie jest takie monotonne, że życie przebiega w takich cyklach i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. I dzieje się tak, ponieważ nasz mózg, nasz umysł jest w ciągłej pętli zwrotnej względem samego siebie. To znaczy, my coś robimy, potem uświadamiamy sobie, co robimy i ewentualnie uczymy się tego, co takiego możemy zrobić następnym razem lepiej. I w naszych głowach cały czas zachodzi taki proces powoływania do życia jakichś nowych myśli, jakichś nowych idei, jakichś nowych doświadczeń. Uświadamianie sobie tych myśli, tych idei, tych doświadczeń, przeżywanie ich. No i na nowo przyswajanie wszystkich bodźców i zmysłów przez nasze ciało, przez nasz układ nerwowy. I to idzie tak w kółko. I to idzie tak w nieskończoność. To się nigdy nie kończy. Ten proces zwany życiem. Ta energia, która pcha nas wszystkich do życia. Freud nazwał ją libido. Ale jest zawsze w tej energii jakiś podtekst seksualny, wiecie? Tak jak w kundalini.
energia życia, kosmiczna energia, która spaja cały wszechświat, daje twojemu życiu indywidualny wyraz ekspresji, znaczenia i sprawia, że masz siłę, aby codziennie wstawać rano z łóżka. Wybaczcie mi ten wiatr w tle, cię takie spontaniczne nagranie. Postaram się zrobić tak, żeby wyciąć jak najwięcej tego wiatru. Myślę, że będzie dobrze. I wiecie, jednym z największych insightów, jakie można posiąść w życiu, w rozwoju duchowym, to jest ten insight w kierunku niedualności, czyli taki bezpośredni wgląd w naturę rzeczywistości, że podświadomość i świadomość jest jednym i tym samym, że śmierć i życie jest jednym i tym samym, że kobiecość i męskość jest tym samym, że ból i przyjemność jest tym samym, że przywiązanie i nieprzywiązanie jest tym samym, że to, co w środku ciebie i na zewnątrz ciebie, jest jednym i tym samym. I to jest to, co nazywamy oświecenie, to jest to, czym nazywamy wyzwolenie. To, czym ja mówię, można bezpośrednio złapać w swoim własnym życiu poprzez samoobserwację i właśnie w ten sposób żyć. Można w ten sposób żyć. Mało tego, i tak nie masz innego wyjścia, bo cały czas tak żyjesz. To jest w tym najzabawniejsze, nie? Że i tak nie masz żadnego wyjścia. Wiecie, w życiu tak na dobrą sprawę można tylko zyskiwać i dodawać. Nie możesz nic stracić w swoim własnym życiu. Możesz tylko i wyłącznie dodawać i zyskiwać. I myślę, że to jest też jedna z takich większych realizacji w życiu, że wszystko jest na twój plus, wszystko jest na twoją korzyść. I jest taka dualna zależność tej realizacji, ponieważ jak ja to mówię, to brzmi trochę jak takie pozytywne myślenie albo strategia na radzenie sobie z rzeczywistością. I takie dualistyczne myślenie rodzi cień, tak? Bo skoro ja mogę cały czas zyskiwać, cały czas dodawać, to co z cierpieniem? Co z tą złą stroną życia? Nie, cierpienie i ta zła strona życia to jest również plus. To jest również plus, naprawdę. Wiecie, gdyby istniał Bóg, załóżmy, że istnieje Bóg i Bóg jest miłością, to znaczy kocha nas wszystkich i kocha również samego siebie, to Bóg ten ów mógłby popaść w tak wielkie samouwielbienie. Wiecie, taki narcystyczny obraz Boga, nie? Wyobraźmy sobie Boga, który jest takim narcyzem, aczkolwiek czy narcyz kocha siebie, to tak, też tak nie do końca. To niedobry przykład. Ale dobra, załóżmy już, że mamy tego Boga i on popadł w tak wielkie samouwielbienie, że zapada się sam w sobie do środka z tego samouwielbienia. Wiecie, tak jakby jego aspekt samouwielbienia miał siłę skierowaną w jego kierunku i ona tworzy grawitację, nie? Czyli mamy Boga, on zaczyna kochać siebie i zaczyna się zapadać. I w chwili, gdy ten Bóg pod wpływem tej siły samouwielbienia zapada w siebie, po prostu znika. To znaczy, staje się bez formy i bez jakiegokolwiek kształtu. I wtedy może wybuchnąć na nowo. I mamy wielki wybuch. I w procesie ewolucji tego Boga, który tak bardzo kocha siebie, jak mamy ten wielki wybuch, powstaje wszechświat i kosmos. I tak pojawia się Ziemia i Słońce. I tak rodzisz się ty, i tak sobie żyjesz z dnia na dzień, z dnia na dzień, z dnia na dzień. I w pewnym momencie możesz się przebudzić i zdać sobie sprawę: o Boże, to ja jestem nadal tym Bogiem. Jestem częścią tego samokochającego siebie Boga. Czy to nie jest wspaniałe? Czy to nie jest cudowne? O Boże. O Boże, wietrze pachy. Wietrze se pachy. Oj, miśki. Kocham was. Lecę. Cię taki króciutki przemyślunek. Ale za to z wieczną obecnością. Ja mam na imię Damiano. Trzymajcie się. Do zobaczyska następnym razem. Pozostawcie komentarze.
Wszystkie linki są na dole, wszystkie fajne rzeczy znajdziecie na dole. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.